Witam Państwa na proteście przeciwko dyrektywie unijnej, ACTA 2, która de facto wprowadza cenzurę do internetu. Co prawda realizacja tej dyrektywy nie gwarantuje tego, że internet zniknie, ale daje ogromną kontrolę państwom, które pokazały już nieraz, że bardzo chętnie będą kontrolować internet i powstrzymywać jakikolwiek swobodny przepływ informacji, jaki się teraz dokonuje na Facebooku. I teraz przekażę głos organizatorowi lubelskiego protestu ze Stowarzyszenia Stop ACTA 2. Tak. Zebraliśmy się tutaj, by wspólnie protestować przeciwko dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, zwanym w skrócie ACTA 2. Głównymi zagrożeniami, jakie niesie owa dyrektywa, są zawarte w niej artykuły 11 i 13, z których pierwszy jest tak zwanym podatek od linków. Artykuł 13 to maszyny cenzurujące. W obecnej podstawie zagrażają wprowadzeniem cenzury prewencyjnej polegającej na zmuszeniu odpowiednich, zmuszeniu wielkich portali społecznościowych, szerszych portali pozwalających społeczności na wypowiedzi na tych stronach. Artykuł grozi zmuszeniem do skanowania treści, którą próbują ci ludzie udostępnić jeszcze przed jej opublikowaniem. Może to skończyć się kolejnymi zmianami w prawie pozwalającym na wprowadzanie coraz to większej cenzury, która nie pozwoli ludziom na upowszechnianie swojej wypowiedzi, postów, gdyby zawierały treści niewygodne dla partii właśnie rządzących, jak to też wspomniał Michał z partii Wolności. Tak. Mogę jeszcze? Tak. Proszę Państwa, problemem nie jest też sama dyrektywa, tylko to, że rządy państw narodowych mają szeroką interpretację do tego, o czym mówił kolega. Po prostu partia rządząca może zdjąć niewygodne wypowiedzi swoich przeciwników politycznych. To też ta dyrektywa stawia nas w obliczu zniszczenia internetu takiego, jakim znamy. Po prostu może nie być już takiego YouTube'a, jakiego znamy. Będą tylko państwowe treści na YouTubie, dozwolone przez rząd. Na Facebooku to samo. Pełna inwigilacja, pełna cenzura naszych wypowiedzi prywatnych na naszych profilach, nad czym kontrolę będzie miał rząd. Możemy się za chwilę obudzić w rzeczywistości z książki Rok 1983 Orwella. I jeszcze tutaj wiceprezes Lubelskiego Okręgu Młodych dla Wolności, Adam Zygocki, chce zabrać głos. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym tak naprawdę przeczytać cytat szanownego pana Cypriana Kamila Norwida. Powiedział, że naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który ginie w milczeniu. I teraz właśnie nasz naród w ten sposób ginie w milczeniu. Po prostu nakładana jest na nas cenzura i młodzi ludzie nic z tym nie chcą zrobić. Wolą sobie jeździć na dyskorolkach za nami. Dziękuję. Chciałbym też dodać, że można podać przykłady takich rozszerzeń, które mogą zostać dodane w niedługim czasie. Do artykułu 13 powstały przykłady takich rozszerzeń.
jedna z poprawek prowadząca lipcowej sesji w Parlamencie Europejskim. Ona zabrania po prostu transmitowania, nagrywania wydarzeń sportowych i to po prostu też uderza w to, że to uderza po prostu w przemysł sportowy, który znamy. Nie będzie można już oglądać meczy, nie będzie można streamować meczy, nie będzie można nagrywać ani ich publikować. Dobrze, dziękujemy Państwu serdecznie. Chciałem jeszcze też. Jeszcze ważna rzecz. Rozszerzenie, które obowiązywało takie wielkie portale do zdjęcia, do usunięcia treści, które miałyby w jakiś sposób promować terroryzm na portalach społecznościowych oraz takich informacyjnych. Ta poprawka też była bardzo niedbale napisana, nie precyzowała też tego dokładnie, w jaki sposób miało to być przeprowadzone w państwach takich jak między innymi Wielka Brytania. Są wprowadzane zmiany w prawie, bardzo ograniczające możliwości wypowiedzi i korzystania z informacji, które u nas w Polsce nie są niczym kontrowersyjnym. Takie jak oglądanie treści udostępnianych przez stronnictwa, które rząd na przykład Wielkiej Brytanii uznaje za ekstremistyczne. Co, jak wiadomo, jest kwestią subiektywną. Tak, na tym chciałbym zakończyć. Myślę, że powiedziałem tutaj wystarczająco wiele.